Dzień dobry kochani w nowym vlogu. Przepraszam, że odzywam się do Was w okularach, ale niestety dosyć mocno świeci słońce i strasznie mnie tutaj razi, także musicie mi to wybaczyć. Dzisiejszy poranek mam dosyć intensywny, ale pomyślałam, że co mi tam szkodzi, będę dzisiaj nagrywać, zobaczycie co tam u nas słychać po weekendzie, w kolejnym nowym tygodniu. Idę w sumie za moment już na spotkanie z Magdą. Magda jest moją widzką i czytelniczką mojego bloga. Poznałyśmy się jakiś czas temu i chyba w którymś z vlogów mogłyście nawet Magdę zobaczyć. To już jest nasze kolejne spotkanie. I jestem bardzo ciekawa, co tam u niej słychać. Ani widziałyśmy się też trochę, więc czas nadrobić zaległości. Później muszę pojechać do weterynarza i zamówić leki dla Pipo. Też Wam wspominałam już o tym, że Pipo niestety ma chorą tarczycę i co miesiąc musi wznawiać kurację, przyjmować tabletki właśnie na tarczycę. Już mu się kończą, więc czas najwyższy zamówić kolejne. A później mam spotkanie z babeczką z agencji nieruchomości. Podjęłam decyzję o tym, że czas najwyższy znaleźć nowe pomieszczenie na biuro i nowe pomieszczenie, w którym będę nagrywać moje stacjonarne filmy. Otóż od jakiegoś czasu, niestety, w moim mieszkaniu zaczynają pojawiać się komplikacje. Ciągle są jakieś remonty, a to u sąsiadów, a to znowu na zewnątrz. Te remonty po prostu nie mają końca, przez to też mam duże problemy z dźwiękiem. Poza tym chciałabym coś zmienić, chciałabym, żeby te moje stacjonarne filmiki też były w jakiejś innej nieco aranżacji, a moje mieszkanie nie do końca mi na to pozwala, żebym mogła nagrywać w innych częściach mojego mieszkania. Także intensywnie myślę o tym i dzisiaj właśnie jadę na takie pierwsze spotkanie, będę oglądać oferty, zobaczymy, czy coś mi się spodoba. No i na pewno, jeżeli znajdę jakieś mieszkanie, jakieś biuro, to dam Wam o tym znać. Zresztą będziecie mogli zobaczyć w moich filmikach. Także tak zapowiada mi się dzisiejszy poranek. Lecę teraz na spotkanie z Magdą i życzę Wam miłego oglądania. I will pay no mind at all. So give me a chance to make it right. Just let me touch you. Wracam na gotowy obiad, jak zawsze. Mąż w kuchni. Patrzcie, co przygotował. Ty to sam zrobiłeś? I fat to tak, da solo? Tak, sam robisz. Sam przygotowałeś? Jestem szef kuchni. No, szef kuchni. Dobra, zaraz Wam pokażę, co jeszcze ugotował. A tutaj druga część obiadku. Rybka. W sosie pomidorowym, a nawet nie w sosie pomidorowym, tylko w pomidorkach szery z pietruszką z piekarnika i ziemniaczki do tego. Tak, kochanie, bardzo dobry obiad. Ano, no. Bardzo, no. Dziękuję. Smacznego. Proszę. Dziękuję bardzo. Patrzcie na tego kocura. Kto tu się schował pod palmą? Jest ta palma de mayo. No, kto tu się schował pod palmą? Przydałoby się wynieść fotel, co? Wynieść fotel na słońce i by się opalała pod palmą. Hej! Pipunia! A ja znów w samochodzie, ale tym razem w towarzystwie Maxa. Jedziemy w pewne miejsce, zaraz Wam powiem dokładnie gdzie. Natomiast może jeszcze nawiążę troszeczkę do tego, co dzisiaj się działo, a w sumie to z samego rana, o czym Wam opowiadałam. Załatwiłam leki dla Pipo, jutro będą do odbioru. Niestety po południu, a w sumie to jakieś 15 minut temu, musiałam z powrotem lecieć z Pipo do weterynarza, bo okazało się, że ma jakąś narośl na brodzie. No i oprócz tego, że trzeba będzie powtórzyć badania na tarczyce. Pipo ma zęby do czyszczenia, kamień się zrobił, ma złamany ząb i w dodatku ma już coś tam z dziąsłami. Także czeka nas kolejna przygoda z leczeniem Pipusia. No ale nic, w przyszłym tygodniu zrobimy badania, zobaczymy jakiego tarczyca i jeżeli ta tarczyca się troszeczkę ustabilizuje, to wtedy będziemy mogli go wziąć na narkozę i czyścić mu ząbki i zadbać o to, żeby wyrwać tego zęba, który tam jest złamany i zaleczyć mu zapalenie dziąseł. No, nawiązując do spotkania odnośnie lokalu, powiem Wam, że znalazłam tylko jeden i jestem umówiona w poniedziałek na wizytę, będę oglądać, zobaczymy, czy będzie spełniał moje oczekiwania. A teraz jedziemy do... Do? Modo. Modo? Tak, jedziemy do centrum handlowego Modo. Dlaczego? Dlaczego? Bo Anita szuka butów. Buty? Szukam, słuchajcie, buty? Butów. Szukam butów. Nie buty.
No dobrze, buty. Tak, szukam buty. Exacto. O, szukam buty. Na koturnie, sandałki. I powiem wam, że mam ogromny problem, żeby znaleźć takie, które będą mi odpowiadały pod każdym względem, ponieważ ja jestem dosyć wysoka i nie chcę też, żeby ta koturna była bardzo wysoka, bo będę wyższa od Maxa wtedy. A znowu nie podobają mi się koturny takie niskie, źle się w nich czuję, zresztą moja stopa też źle w nich wygląda. No i tak wpadłam na pomysł, żeby pojechać do Modo, nie byliśmy tam wieki, bardzo dawno tak, tam byliśmy, dużo czasu prawda? Byliśmy. No, a z tego co pamiętam, było tam kilka fajnych sklepów z butami. Mam nadzieję, że jeszcze będą otwarte. Także jedziemy sprawdzić, zobaczymy, może uda mi się kupić jakieś nowe buty. I'm not gonna be there for you. Oh, cause you were never there for me. Don't go ask me what you did wrong. Ignorance will never say no, wasn't meant for me. Why don't you just let it be? A jak się skończył wypad po buty? A właśnie tak, butów nie kupiłam, ale za to dwie długie sukienki, cieniutkie, z bardzo fajnego materiału i za każdą z nich zapłaciłam 40 zł, więc dałam w sumie 80. Sama jestem w szoku. To był nieplanowany zakup, uwierzcie mi, ale te sukienki fantastycznie na mnie leżą, więc myślę, że w najbliższych vlogach, daily vlogach będziecie mogli je zobaczyć. A jeszcze chciałam podkreślić, że Modo nie nazywa się już Modo, tylko Centrum Łopuszańska 22. Nie wiem, kiedy ta nazwa została zmieniona, ale to tylko i wyłącznie uświadomiło mi, że naprawdę dawno tam nie byłam. O, ale sukienki wyglądają tak. Dajcie znać, co na ich temat sądzicie. A co się dzisiaj dzieje w naszej kuchni? Patrzcie na to. Będą szparagi w boczku. Do tego jajeczka sadzone, jest też szczypiorek, także zabieramy się do roboty, ale pachnie. No i proszę, to się nazywa lightowa kolacja, ale czasami też tak mamy. Makaron nie zawsze występuje w naszym domu, dzisiaj jemy szparagi, jajeczko i świeża bagietka. Kochanie, to była bardzo dobra kolacja. Mamma mia, ma veramente dolce. Bardzo dobra, co? Musimy jeść częściej. Tak wyszło, przepyszne. Wy pewnie też teraz często jecie szparagi. Muszę wam powiedzieć, że my robimy je na różne sposoby. Może postaram się następnym razem wrzucić wam jakiś przepis. No teraz najprostszy, najbardziej banalny przepis. Szparagi z jajkiem, z boczkiem. Idealne, prawda? Idealne. Jutro będę robić sałatkę ze szparagami. I jeśli śledzicie mnie na Instagramie, to zachęcam, oglądajcie na Instastory, bo tam bardzo często wrzucam różnego rodzaju przepisy i możecie widzieć to wszystko na bieżąco. O, a teraz będę się już z wami żegnać, będziemy się już z wami żegnać, bo ja, słuchajcie, lecę do mojej łazienki i będę się smarować samoopalaczem, tym, który ostatnio wam pokazywałam z Saint-Tropez. I mogę wam już dzisiaj zdradzić, że użyłam go dwa razy, zarówno ten do ciała, jak trzy razy również mgiełkę. I efekt jest bardzo, bardzo fajny. Mgiełka to będzie moje odkrycie. Opowiem, myślę o nich w ulubieńcach miesiąca, na razie więcej wam nie zdradzę. A tymczasem żegnam się z wami, ściskam was cieplutko, dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaki, pam!